Kiedy kilka lat temu budowałam swój dom, mój tata, doświadczony budowlaniec, powtarzał, że skąpy traci dwa razy. Sporo w tym racji, dlatego w dzisiejszym odcinku Szpilek na budowie porozmawiamy o oknach. Dlaczego na początku warto wydać więcej, żeby później móc płacić mniej? Chcę zainwestować raz, ale na lata. Na co powinnam zwrócić uwagę, jeśli decyduję się na wybór okien? To znaczy przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na szyby, czyli dzisiejszym standardem są 3 szyby. Jeśli mówimy o oknach, to mówimy o oknach energooszczędnych, czyli również 3 uszczelki. Ciepłe okna tak zwane. Ciepłe okna, tak, czyli 3 aspekty. Szyby, uszczelki oraz ostatni aspekt to są komory, które są w ramie i w skrzydle okiennym. Duże przeszklenia są modne, architekci chętnie sięgają po takie rozwiązania, no ale ma to też swój mankament. Rzeczywiście trend jest taki, im większe przeszklenie, tym ładniejsze, tym więcej doświetlamy nasze pomieszczenia, mamy taką swobodne przejście, tak jak tutaj mamy z zewnątrz do naszego pomieszczenia doświetlenie. Jeśli mamy klienta, który sobie zażyczy nagle mieć ścianę całą ze szkła, która potrafi osiągać 6-8 metrów, jasne, jak najbardziej jesteśmy w stanie to spełnić. Oczywiście dostosowując pod konkretne rozwiązanie, konkretną stolarkę. Jeśli mówimy o przeszkleniach, które mają po 8 metrów, nie mówimy o PCV, mówimy o stolarce aluminiowej, która rzeczywiście potrafi dźwigać szyby o wadze 500-600 kg, jasne, jak najbardziej. Czyli 3 szyby, tak. 2 komory, dzięki temu, jeśli dzisiaj wydam więcej kupując okna, dokładnie, za rok, 2-3 na przestrzeni lat będę wydawała mniej, jeśli chodzi o ogrzewanie takiego domu. Dokładnie, trzeba po prostu skupić się na parametrach takiego okna, wybrać doświadczonego producenta, który zaproponuje nam energooszczędne okna. Stolarka drewniana czy PCV, co jest dzisiaj modne? Powiem tak, i stolarka PCV, i drewniana jest nadal modna, aczkolwiek trend na duże przeszklenia decyduje o tym, że w niektórych przypadkach musimy zastosować stolarkę aluminiową. Jeśli mamy ścianę o długości 6 metrów, to domyślam się, że ani PCV, ani drewno nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru. Dokładnie. Stolarka aluminiowa przynosi dużo większe ciężary, obciążenia statyczne. Także tutaj możemy zaproponować klientowi to, czego on wymaga, a rozwiązaniem na to jest stolarka aluminiowa. Okna to jedno, ale przed nami jeszcze wybór rolet. Wiem, że tutaj możliwości są duże, rolety są gdzieś naszpikowane elektroniką. Co mam do wyboru? Jeśli chodzi o rolety, możemy je zastosować w roletach silniki, które będą sterowane a to pilotem albo przełącznikiem. Możemy wysterować tą roletą naszym smartfonem, będąc na wycieczce, możemy imitować, że jesteśmy w domu, możemy opuszczać w danym momencie, w dowolnym momencie możemy opuszczać rolety, zamykać, możemy je tak zaprogramować, że o godzinie 7 rano one się podnoszą, a wieczorem opuszczają, tak aby podczas naszej nieobecności w domu potencjalny złodziej miał wrażenie, że jesteśmy i funkcjonujemy i mieszkamy sobie. Taki inteligentny dom, on robi wrażenie, no ale nie ma się co czarować, to jest kosztowny system. Wiem od specjalistów z branży, że ci, którzy nie mogą sobie pozwolić, żeby całe mechanizmy okien naszpikałować tą elektroniką, to warto chociaż w ograniczonym stopniu z takiego rozwiązania skorzystać. Kiedy? Kiedy mamy do czynienia z dużymi przeszkleniami, tak? Czyli jak tutaj mamy systemy przesuwne, ten ciężar tego płaszcza, tego pancerza jest bardzo, czasami nawet do 20 kg. Jednak umówmy się, że trzeba trochę siły użyć, ażeby 20 kg przeciągnąć. Więc w dużych przeszkleniach, dużych elementach warto zainwestować chociaż ten podstawowy system silnika, który po prostu zwyczajnie przyciskiem możemy go obsłużyć i nie musimy się tutaj naprawdę angażować siłowo w podnoszenie takiego pancerza. Automatyczne podnoszenie rolet to jedno, ale macie też rozwiązania dla jeszcze bardziej wygodnych klientów? Tak, mamy rozwiązania w roletach, które potrafią nam automatycznie zamykać i otwierać w momencie, kiedy jest bardzo duże nasłonecznienie. Jeśli klimat nam się cały czas ociepla, to wiemy o tym, że słońce bardzo wchodzi nam do naszych pomieszczeń,
W momencie, kiedy osiągamy pewną temperaturę na tafli szyby, automatycznie rolety mogą się opuścić, tym samym sposobem zamykając nam dostęp tych promieni słonecznych do naszego salonu, żeby się tak mocno nie nagrzewał. I to samo jest w przypadku bardzo dużych, gwałtownych porywów wiatru, deszczu. Ten czujnik też może być umiejscowiony w rolecie i tak samo. Mamy bardzo duże ulewy, automatycznie roleta może nam po prostu zasłonić naszą przegrodę okienną w celu zabezpieczenia przed na przykład jakimś gradobiciem czy ewentualnie jakimś, mówię, porywami wiatru nasze okna. Mogę wyjść z domu i nie przejmować się tym, co wydarzy się chwilę później. Tak, dokładnie, tak możemy zrobić.